Kochani, szczęść Boże. Wszyscy mówią, że te święta są inne. Mniej sielankowe, mniej rodzinne. Mniej w nich, jak mawiamy, pozytywnych emocji. Złośliwi nawet dodają, że przynajmniej Kevin sam nie będzie w tym roku w domu. Cały ten rok jest taki. Cały ten rok jest dziwny. I nawet jeśli się spotykamy przy rodzinnym stole w okrojonym składzie, to czujemy gdzieś jakiś taki cień lęku, cień niepokoju, cień pytania, co dalej. I wydawać by się mogło, że to nie są najlepsze warunki do przeżycia świąt Bożego Narodzenia. I oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że jak jest źle, to jest dobrze, ale być może te warunki, które przeżywamy, takie okrojone święta, pozwolą nam bardziej wczuć się w to, co się działo w sercu Maryi, w sercu Józefa, to, co się działo w historii zbawienia. Kiedy czytamy dzisiejsze słowo z Ewangelii świętego Łukasza, nie znajdziemy tam za grama żadnych pozytywnych emocji ani sielanki. Z Nazaretu do Betlejem kilka dni drogi muszą wędrować Józef i Maryja. Ona jest brzemienna na ostatnim etapie ciąży. Panie wiedzą doskonale, co to znaczy. Kilka dni na pieszo, bo są bardzo ubodzy. Nie ma wspomnienia o tym, żeby wędrowali w komfortowych warunkach. Józef zatroskany o to, jak zadbać o Maryję, bo jest mężem sprawiedliwym. To na mężczyźnie spoczywa obowiązek zadbać o to, żeby rodziła w godziwych warunkach. I Maryja, która jeszcze niedawno słyszała, kilka miesięcy temu, że będzie Matką Pana, Matką Boga. Nie ma miejsca, gdzie by urodzić tego Bożego Syna. I rodzi w grocie, w stajence, jakkolwiek byśmy to nazwali. Rodzi pośród zwierząt. Rodzi i składzie dzieciątko w żłobie. To znaczy, że to nie są najbardziej sterylne, najbardziej odpowiednie warunki na narodzenie dziecka. To nie są wymarzone warunki dla młodej matki, ani dla młodego ojca. I do tego przychodzą w pewnym momencie pasterze. Pasterze, którzy w Izraelu są postrzegani jako szumowiny. To jest margines społeczny, często pijacy, złodzieje. Bardzo łatwo powiedzieć właścicielowi, że owca się zgubiła, zginęła, dziki zwierz ją pożar, a wcześniej ją sprzedać i ją przepić. To jest ta kategoria ludzi, którym nie dalibyście złamanego grosza. I oni pod wpływem tego anielskiego natchnienia, o którym czytamy, przychodzą do stajenki pokłonić się dziecięciu. Także oni musieli zobaczyć coś wyjątkowego w tej scenie. Scenie bardzo prozaicznej, bardzo, bardzo typowej. Ojciec, matka i młode dziecko, malutkie dziecko, niemowlę, w kiepskich warunkach bytowych. Oni w tym dziecku dostrzegli Boga. Gdzieś w swojej prostocie, w swoim ubóstwie, w swoim byciu na marginesie dostrzegli Boga. W obrazie najbardziej prozaicznym, jak wspomniałem. Ale przyszli rubaszni, śpiewający, być może trochę podchmieleni. Przyszli, pokłonili się dzieciątku, zostawili dary i poszli. Jak emocjonalnie przyszli, tak emocjonalnie poszli. A Ewangelia Łukasza skupia się na Maryi. I mówi, że Maryja obserwuje tę scenę i zaczyna zastanawiać się, zaczyna rozważać, co to znaczy, co znaczą te wydarzenia, co dla niej znaczą te wydarzenia, co dla tego dziecięcia znaczą te wydarzenia. Ewangelia nie wspomina teraz za bardzo o Józefie, on jest prawdopodobnie bardzo zagubiony. Raz Bóg powiedział, czy dwa razy powiedział do niego w śnie, przekazał mu swoje pragnienie, swoją wolę. Maryja także od czasu zwiastowania nie dostała, przynajmniej Ewangelia o tym nie mówi, żadnej wskazówki. I w tym totalnym zagubieniu, w tym totalnym bezsensu, no bo przecież to jest Matka Pana, to się, narodził się Zbawiciel, w tym całym totalnym bezsensie, w tym lęku i zagubieniu, Maryja podejmuje rozważanie, co to znaczy, co to dla mnie znaczy i co z tego Pan Bóg wyciągnie, co z tego wyniknie. To jest taka piękna lekcja na to Boże Narodzenie, na to nasze trudne Boże Narodzenie w tym roku, żebyśmy zamienili dlaczego na słówko ku czemu. Ku czemu to będzie służyć? Szczególnie jeśli teraz przeżywasz jakiś lęk i zagubienie albo samotność. Nie możecie się tak spotkać, jak się spotykaliście. A być może rzeczywiście też jakiś stan chorobowy czy stan najbliższych powoduje, że jest taka troska i taki bezsens i trochę taki cień za tobą ciągle krąży.
Może usiądź sobie dzisiaj z Maryją przy Dzieciątku i nie pytaj dlaczego, nie upadaj na duchu. Proś Maryję, żeby dała Ci taką umiejętność, żeby nauczyła Cię nie wygrażać pięścią Panu Bogu, ale pokornie usiąść sobie przed Nim i powiedzieć: Panie Jezu, Panie Boże, Duchu Święty, ja tego zupełnie nie rozumiem. I kompletnie nie potrafię zrozumieć, dlaczego to się dzieje. Jeśli coś chcesz pięknego z tego wyciągnąć, to pragnę, chociaż nie potrafię, pójść za Tobą. Życzę zatem Tobie z całego serca i obiecuję o to się modlić, byśmy wszyscy potrafili przeżyć te święta przy Maryi. Byśmy potrafili spojrzeć na te święta oczami Maryi. Byśmy potrafili przeżyć w sercu tak jak Maryja te wszystkie trudne wydarzenia, które są naszym udziałem, ale z takim zaufaniem, z takim zastrzeżeniem, że Bóg z każdego tego trudnego wydarzenia potrafi wydobywać niesamowite piękno. I tu będzie pokój serca, którego także z całego serca życzę. Błogosławionych świąt.